Alzheimer i sraczka. Biegniesz, ale dokąd? Mnie bawi. No, kochani, do roboty, do roboty. Mamy do zrobienia reklamę na podstawie legendy o Wandzie, co nie chciała Niemca. Prosta rzecz, dwie role do obsadzenia, Wandy Niemca, także sobie nadczytajcie i zaczniemy. A kogo ja będę grała? Proszę? Kogo ja gram? No tu. A jak pani ma na imię? Wanda. Wanda. Pani Wanda, ja mam taką propozycję, że może pani zagrała Wandę, bo się pani nie będzie mylić. A faktycznie! Jezu, że ja na to nie wpadłam, nie? No. Boże, pan to jest po prostu genialny. No, tam bez przesady. No, oczywiście pan gra Niemca. Dlaczego ja znowu gram Niemca? Jak dlaczego, no? Jak się ma mordę faszysty? Pani Wando, no... Co będzie ryczał, no? To szczeka chyba. Ja nie ryczę! Ja łkam! Nie dość, że liczy jeszcze łkano. Spokojnie, panie Cyprianie, spokojnie. Później pan odpocznie, wyjdzie pan do zegrza. Będzie dobrze, spokojnie, tak, spokojnie. Myśli pan? Tak, spokojnie, tak. No. To słabo, spokojnie. No. Słuchajcie, zaczniemy od tej kluczowej sceny, kiedy Wanda odmawia Niemcowi. Proszę bardzo, jaki pan ma tekst, panie Cyprianie? Wanda, ich liebe dich, chcę twoja ręka. I? Nie, nie kocham cię i nie wyjdę za Niemca. I? Jeśli tego nie zrobisz, spalę twój lud. Ale to jest bez sensu. Co jest bez sensu? No, że spalę twój lód. No przecież lodu nie można spalić. No można roztopić. Pani Wanda, nie chodzi o lód, tylko o lód. Aha. Pani Wando, lód, ludzie, mieszkańcy grodu Kraka. No taki, taki, no. To mnie tu źle napisali. Gdzie? No tu, przez U otwarte. Mnie też. To może zmylić. No. Dobra, nieważne jak wam napisali. Jaki pani ma ten tekst? Tak. Wybieram śmierć i rzucam się w rzeki Toń. O, zaraz ona ma mój tekst. Gdzie ma pana tekst? Bo Toń to chyba ja powinienem powiedzieć. Tak ze złością. Toń! Faktycznie, tak. To ten Niemiec mówi, no tak, żebym ja tonęła. No rzeczywiście zwariowali kompletnie. Rzeki Toń, chodzi o nurt rzeki, ona płynie ta rzeka. No nie kombinujcie, zagrajcie to, co macie napisane, cztery zdania, no. Gdzie pan leziesz? Wystartować. Pan jesteś aktor czy samolot? Ale aktor zanim zagra, musi wystartować. Dobra, startuj sobie pan. No. Pani też? Tak, tak, tak. Wanda, tu się spotkamy. Tak, kuźwa, tu jest okęcie. Akcja! Wanda! Jeśli nie będziesz, chcę twoja ręka! Nie! 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 Nie kocham cię! I nie wyjdę za Niemca! Jeśli to będziesz robisz, spalę twój lud! Wybieram śmierć! I rzucam się w rzeki Toń! Hop, hop. Stop! Stop! Jestem porażony. Przepraszam, czy pana boli brzuch? Nie. To co się pan tak napina? Co się pan tak napina? Zaraz panu żyłka pieprznie. Chciałem pokazać złość, przemoc! Super, niech pan pokazuje. Ale może mniej gastrycznie, co? Pan wie, jak to z boku wygląda? Chłopie, no nie dojrzysz se tam, nie dojrzysz se! Jakby się pan nie obrócił, dupa zawsze z tyłu. Pani Wanda, mi się pani tak nie śmieje. Pani wcale nie była lepsza. Pani machała pan jak wiatrak, aż dziwnie się z pani mąka nie sypie. Słuchajcie, zróbcie mi to bardziej statycznie, tak? Po co te takie te wygibasy, wymachiwasy jakieś takie, no? Statycznie, kochani, po prostu. Pan wygląda, że pan rozumie.
To. No i brać przykład z kolegi, bo rozumie. Statycznie, kochani. Akcja. Wanda. Jeśli będziesz. Chcę. Twoja. Henko. Nie, kocham cię i nie wyjdę za Niemca. Stop! Co to jest, rolnik szuka żony? Co wy tu odpierdzielacie? No pan kazał grać statycznie. No statycznie, a nie sztywno, co pan wpadł do krochmalu, banda? Dobra, słuchajcie, może inaczej. A czyj błąd? Proszę? Czyj błąd? Co to jest za zwierzę, czyj błąd? Takie malutkie. Pustynne. Pan tam pauzę robi, czy pan nie robi? Czyj błąd, co? Pan nauczył pauzę tam robić, no. Pauza tam jest? A ja wiem. Nie czytam, tylko mówię. Czyj błąd? Mój błąd. Mój, to jest mój błąd. Czyli my dobrze. Tak. Ej. Tak, wy świetnie, to jest moja wina, ja źle tłumaczę. Tak. Słuchajcie, to jest scena między kobietą a mężczyzną. Tak, poszukajmy czegoś więcej między wami. Nie wiem, jakiegoś takiego napięcia, może nawet odrobinę erotyki. Pani Wando. Erotyka, tak, no. Pan rozumie. To. Kochanie, erotyka, akcja. Wando. Jeśli będziesz, chcę twoja ręka. Och no! Nie kocham cię i nie wyjdę za Niemca! Stop! Spieszymy! Tu byście zwariowali kompletnie? Przecież nas w więzieniu przez nas pozamykają. Czy to mogą być dzieci? Biedne, małe, warszawskie dzieci. Zegrza. No ale pan sam powiedział, żeby dodać trochę erotyki. No trochę erotyki, a pani mi tu pornosa z Niemcem odwala. Znaczy, że co? Co? Że mam się zapiąć? Panu intuicja podpowiada? Raczej tak. Pani Wando, pani nie może być taka wulgarna. A pan do mnie mówi? No do pani mówi, pani Wando. A pan mówi do mnie, do Wandy, czy do Wandy postaci? Do obu pani mówię. Panie, obie nie mogą być takie wulgarne. Dobra, zapomnijcie o wszystkim, co wam do tej pory powiedziałem. A czy błąd? Mój błąd, wy dobrze się tłumaczę! Kompletnie pan sobie nie radzi, panie reżyserze. Ja mogłem w Kolonie Królów grać. Wiecie co? To może ja się jednak zniżę do waszego poziomu, co? Słuchajcie, my to musimy dzisiaj zrobić, a mnie za chwileczkę szlak trafi. Ja nie wiem, może to powinno być bardziej współczesne, żeby to się działo tu i teraz, żeby w tym było więcej krwi. Błagam was, skupcie się, tak? Współczesne. Teraz. Akcja! Wanda! Ale się polubiłem! Jestem Niemcem! Ale generalnie to jest jakaś masakra! Wanda, przecież ja spalę twoich ziomali! Sorry, nie co? Ale powiem ci tylko jedno. Toń. Genialnie, tak, właśnie o to chodziło. Trzymajcie. W tym momencie pojawia się głos lektora, który oznajmia. Po śmierci Wandy poddani usypali jej kopiec! Kopiec Greta! 11,99! Kopiec Greta, doktora Łeśkera! Jensa.